Ja jestem z nieba. Mogę to powiedzieć, bo 15 lat temu spotkałam w realny sposób żywego Boga. Wiecie, i spotkałam Jezusa. Jezus kiedyś, jak przyszedł do Niego Nikodem, taki uczony w piśmie człowiek, powiedział, że nie może przyjść do Królestwa Bożego nikt, kto się nie narodził najpierw z ducha. Co się narodziło z ducha, jest duchem, a co się narodziło z ciała, jest ciałem. Ja wiem, że się narodziłam z ducha i że jestem w niebie, że pochodzę z nieba i idę do nieba. Ale zanim się to stało, urodziłam się jako nieślubne dziecko. I od razu wiedziałam, że zawiodłam swojego tatę. Nie jestem synem. Przeze mnie musieli się pobrać. Nie było to szczęśliwe małżeństwo. Myślałam, że muszę na wszystko zasłużyć. Myślałam, że muszę zasłużyć na jego miłość. Uczyłam się jak najlepiej mogłam, ale to było za mało. Starałam się sprzątać w swoim pokoju, ale to było za mało. Zawsze było za mało. Zawsze było za mało. Zawsze czegoś... Kocham Boga i Jezus jest moim Panem. To jest coś wesołego. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina. Słuchajcie, przez całe życie musiałam zasługiwać na miłość. Musiałam starać się, żeby być zaakceptowana. Gdy spotkałam swojego męża, wiedziałam, że nie chcę mieć dzieci, ponieważ byłam tak skrzywdzona, nie chciałam krzywdzić kolejnych. Powiedziałam mu, okej, wyjdę za ciebie, ale nie chcę mieć dzieci. Wpadliśmy w wir pracy i wkrótce kariera zdała się najważniejsza. To nie było życie, to było po prostu umieranie. Przychodziliśmy do domu, żeby usiąść przed telewizorem, zjeść późną kolację, bardzo późną kolację, zasnąć i po prostu wstać rano i pójść do pracy. I słuchajcie, gdy zeszłam w ciążę, zaczęłam płakać, że nie chcę tego dziecka. Nie chciałam tyć, nie chciałam rodzić, nie chciałam tracić przede wszystkim kariery. I gdy poroniłam tą ciążę, byłam radosna jak skowronek, bo wreszcie mogłam się rzucić z powrotem w wir kariery. Wiecie, i w momencie, kiedy rok później moją koleżankę wywieziono z pracy na sygnale, z przepracowania. Ja się zatrzymałam. Jeszcze wtedy nie odebrałam tego sygnału, że to jest sygnał od Boga. Ale kolejny rok i zostaliśmy zaproszeni na koncert. I koncert organizowali chrześcijanie. I tam było ogłoszone słowo. I ktoś się zapytał, z czego wynikają twoje nadzieje? I zdałam sobie sprawę, że ja w ogóle nie mam niczego, na czym mogłabym się oprzeć. I miałam w domu Biblię. Zaczęłam ją czytać. W pewnym momencie wzięłam ją nawet ze sobą na wakacje. I w nocy miałam sen, bardzo realny. Słuchajcie, stałam w tłumie i w tym tłumie na obrzeżach byli jacyś ludzie uzbrojeni, i oni wyciągali ludzi z tłumu i żądali deklaracji. Jeżeli ktoś się przyznawał, że zna Jezusa, to go zabijali w męczarniach. Ale jeżeli ktoś się przyznał, że nie zna Jezusa, tak, to go puszczali wolno. Ja stałam w tym tłumie i wiecie, pomyślałam sobie, okej, to ja udam, że ja nie znam Jezusa. Obudziłam się i wiedziałam, że po prostu zdradziłam Boga. Zdradziłam Boga, że nie ma niczego po środku, że jest albo z Bogiem, albo bez Boga, z diabłem, tak? Nie ma niczego po środku. I wtedy otworzyłam na chyby i trafił Biblię. Wiecie, ona jest gruba, tak? Miałam tam mnóstwo zakładek. Otworzyła mi się na Ewangelii Mateusza, na słowach Jezusa, w którym On powiedział: kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja się przyznam przed Ojcem w niebie. Ale kto by się zaparł mnie przed ludźmi,
Tego i ja nie wyznam przed Ojcem w niebie. I wiecie, ja wiedziałam, że ja muszę po prostu z Nim zacząć żyć, że ja chcę się przyznać do tego Boga. I wtedy, kiedy podjęłam tą decyzję, zaczęłam w ogóle, uczepiłam się Jego słowa, zaczęłam czytać Jego słowo i powiedziałam: Jezu, tak, ja chcę Ciebie, bez względu na to, co się stanie. On po prostu zaczął zmieniać moje życie. Z osoby, która dla kariery w ogóle chciała się pozbyć swojego dziecka, tak? Była szczęśliwa, że poroniła. Po prostu weszło życie w nasze małżeństwo. Ja zapragnęłam mieć dzieci. Dzisiaj mamy troje dzieci. Jest prawdziwe, realne życie. Ponieważ Bóg jest prawdziwy i realny. On jest żywy. On jest żywy. Po prostu On jest żywy. I słuchajcie, On sprawił, że nie jestem już sierotą. Że w ogóle ja nie muszę się starać, żeby zapracować na czyjąś miłość. Ja pokochałam swojego tatę, który tak bardzo mnie skrzywdził. Po prostu wybaczyłam mu. I wiem, że on tak się zachowywał, ponieważ sam nie zna Ojca. A ja znam Ojca i moim Ojcem jest Bóg, który jest w niebie, słuchajcie. Tylko dlatego poznałam tego Ojca, bo przyszłam do Jezusa Chrystusa. Amen.